Zwykle jest tak, że zanim zabiorę się za rzeźbienie krasnala, muszę wiedzieć, co taki krasnal zwykle ma w sobie charakterystycznego. W zależności od tego, gdzie on stoi, czasami jest to krasnalica, czasami jest to krasnal. No w tym wypadku tutaj akurat to jest krasnal, który bardzo lubi kwiaty i ma bukiet kwiatów. Ten krasnal, choć tego nie widać, jest krasnalem ogrodnikiem, chociaż może trochę widać, bo ma kapelusz i takie ogrodniczki, spodnie ogrodniczki. Ty chcesz tego, a może każdy z was wyrzeźbi sobie swojego? Co ma krasna takiego charakterystycznego? Brodę. Brodę. Co jest? Broda. Kapelusz. Kapelusz, czyli ciapkę, tak? Mhm. Jeszcze masz piczaste buty. Buty. Właśnie. Każdy krasnal ma spiczaste buty. I jest tak, że czasami krasnal nie może mieć butów, bo jest na boso, to ma czapkę. Czasami jest tak, że krasnal nie ma czapki, no to ma buty. A czasami nie ma butów i nie ma czapki, to ma brodę i wielki brzuszek. I po tym można zawsze rozpoznać krasnala. To powtórzcie. Śladami. Wrocławski krasnali. I my jedziemy na wycieczkę śladami wrocławskich krasnali. Tam, gdzie powstają. Gdzie jest ich domek i stamtąd potem przyjeżdżają do Wrocławia i są montowane. Nauka to więcej niż literki, a szkoła więcej niż mury. To doświadczanie i poznawanie, które wzbogaca. Otwierając swoje drzwi przed dzieckiem, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 10 we Wrocławiu otwiera mu także oczy i serce na świat. Wzięłam kredę, Natalka zrobi trasę. Będziemy szukać i czytać o tych krasnalach. Ciepło, tak, coraz cieplej. Tu jest gorąco, ja bym tutaj poleciła szukać. Dobrze? Czekaj. Nie, dobrze. To jest krasna za kratą. Dzień w dzień tkwi za grubymi kratami przy ulicy Więziennej. Do nogi ma przykutą ciężką kulę. Za co siedzi? Ta sprawa ginie w pomroce dziejów. Nie, ja się. Poświęci, tak, żeby było jasno cały czas. Brawo, Wiktor! Świetnie. Na ręce. Serduszko. Serduszko, tak. Z herby, Wrocławia. Jak się nazywa ten krasnal? Nie pamiętam. Wrocławka można spotkać pod najbardziej krasnalowymi kamieniczkami we Wrocławiu. Więc od czego ja zaczynam? Najpierw robię kulkę. Robimy kulkę. Ciężko. Kulkę, Bartek, robimy. Można zrobić większą, mniejszą. A pan mi zrobi taką ładną kuleczkę? Bardzo ładną kuleczkę. Dziękuję, pan mi zrobi. Robimy drugą kulkę, może być tej samej wielkości, może być mniejsza, może być większa, bo od tego, jaką kulkę zrobicie, taką krasnal będzie miał czapkę. Wow. Ja umiem. Tak, tak. Dobrze, Bartek. Opuszczała troszkę. Asiu, pokaż. Kto ma głowę i czapeczkę, robi kulkę na brzuszek. Tak, tak. Czy wszyscy mają brzuszki? Jeśli na Piotra, to ci pomoże. No i coś musimy mu jeszcze wręczyć. Pomyśl. Bardzo miło. To co chcesz? Tak, tak. Ale najpierw postawcie tutaj. Ale fantastyczna. Dobra, słuchajcie. Jak wszystkie krasnale gotowe, to mam dobrą wiadomość. Ciasto czeka. Pani Iliu. Musicie bardzo uważać, bo ten materiał, on jest bardzo kruchy. On się bardzo łatwo łamie. Tu masz takiego gwoździka. I tym gwoździkiem bardzo delikatnie musisz wyskrobać ten wzorek. Każdy ma gwoździka? Taki jak jest? Bo to się topi. Mątka się topi. Coś wyszło. Jest! Jest krasnal. Proszę. Proszę. Pani Maria chce się
proszę, dla pani Marii. Maria. Oj, 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 ale ładna. Ona normalnie. Mikołaj czy Bartek? Bartek już. Wiktor? Asia? Już ma. Karolina? 8 na 100. Ciebie jeszcze nie pamiętam jak. Kuba, super. Kuba, dobra, po kolei. Karolina, Kuba. Bartek, Mikołaj. Magda. Dobra, tamtą część ogarnia. Okej, okay, dobra, po kolei. I jeszcze Dominik. Na, jeszcze Dominik i Gracja. Dominik i Gracja. Ma dużo gracji w sobie. Gracja. Córka pani Lidii. Natalka. Natalka.